spotykamy się w miejscu chyba znanym dla wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej. Hotel Zamek Janów Podlaski firmy Arche. Notabene sponsora naszego dzisiejszego kongresu. Druga część, można powiedzieć ta mniej oficjalna, Białskiego Kongresu Przedsiębiorczości, czyli bankiet. Po całym dniu ciężkiej pracy na panelach dyskusyjnych uczestnicy spotykają się na bankiecie. Chwila relaksu, chwila zabawy, ale też możliwość już mniej oficjalnych rozmów uczestników kongresu przy stole, ale jednocześnie będzie to bardzo godna oprawa wręczenia statuetek Nagrody Biznesowej Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej 13 edycji za 2023 rok. Kategorie lider przedsiębiorczości, czyli firma, która jakieś spektakularne osiągnięcia, jeżeli chodzi o powiedzmy obroty, przerób, zyskowność, inwestycje, osiągnęła w roku, za który przyznawana jest statuetka. Następnie innowacyjna firma, no tu chyba nie muszę wyjaśniać tej kategorii. Udany start, też dosyć jasne, czyli firma, która zaczęła działalność w ostatnich 2 latach. No i jakby ten start, początek działalności był na tyle spektakularny, że zasługiwał na zauważenie. Oraz 4. kategoria, przedsiębiorca roku. To jest statuetka już dla osoby, dla przedsiębiorcy czy prezesa firmy, którego doceniamy bardziej nie tyle za to, co zrobił w ubiegłym roku, ale bardziej za całokształt jego działalności biznesowej. 4, tak, jest w danej kategorii jest tylko statuetka. Czasami, jeżeli jest trudny wybór, to jest jeszcze dyplom dla innej firmy, natomiast generalnie wręczamy statuetki, czyli jeden zwycięzca w danej kategorii. Mogę dodać, że w tym roku będzie jeszcze nagroda specjalna. Tutaj nie ma takiego kryterium przynależności do Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, absolutnie. Każdy podmiot może zgłosić się sam, może być zgłoszony przez członka kapituły nagrody, bo taki mamy regulamin i to są firmy często nawet spoza powiatu bielskiego. Wychodzimy poza powiat, aczkolwiek rzeczywiście no gro podmiotów to są firmy, które działają na terenie powiatu bielskiego. Firma Arche jest członkiem też izby. No wiadomo, firma Arche jest to duża firma, która prowadzi działalność w całej Polsce, natomiast ma na naszym terenie jeden ze swoich hoteli, więc jest członkiem, tak? Członków mamy około 100 w tej chwili podmiotów zrzeszonych, także to jest ta skala działalności. Bankiet jest raczej przy okazji Białskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Tam jest dużo gości zewnętrznych, są to przedstawiciele ambasad kilku, więc są agencje rządowe. Jakby tutaj goście na bankiecie to jest całe spektrum tych uczestników kongresu, nie tylko członków. Oczywiście członkowie w znacznej mierze też są reprezentowani na bankiecie. Pomysłodawcą utworzenia spółdzielni jest wójt gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk. Od kilkunastu lat wstecz już ścieżki przecierał i próbował w naszej gminie utworzyć tą spółdzielnię. Moja spółdzielnia funkcjonuje na rynku od 3 lat. 27 czerwca właśnie 3 lata minie. W gminie Tuczna mamy również drugą spółdzielnię, Bionatura, też pomysłodawcą i założycielem jest gmina, łącznie z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznej. Początkowo pan wójt uważał, że pierogi na wsi się nie przyjmą, aczkolwiek w dzisiejszych czasach wiadomo, poza kołami gospodyń wiejskich, to te gospodynie wyszły poza ramy. Teraz wiadomo, kobieta przedsiębiorcza, nie każdy ma czas na pierogi. Panie wyszły z domu, zawodowo się spełniają. No a my tutaj możemy skorzystać z tego, że te smaczne i zdrowe pierogi
właśnie sprzedajemy. Jestem miło zaskoczony, że zostaliśmy docenieni, aczkolwiek to jest ciężka praca. Ciężka praca wójta, ciężka praca pracowników, no oczywiście mnie jako prezesa również, ale wójt Zygmunt Litwiniuk jeździ po konwentach, spotyka się z ludźmi, promuje tą ekonomię społeczną i twór, jakim jest spółdzielnia socjalna. Także miło jesteśmy zaskoczeni, wyróżnieni. W tej chwili zatrudniamy 20 osób i mamy 2 stażystów. Mamy 4 główne branże: usługi cateringowe, mechaniczne, budowlane i usługi opiekuńcze. W tym tygodniu, dokładnie jutro, będziemy organizowali dla MOPS-u Biała Podlaska w rozkoszy Dzień Rodziny. Będziemy tam zarówno jak z cateringiem, tak i z dmuchańcami, które w tym roku zakupiliśmy w lutym ze środków pozyskanych z dotacji. Dodatkowo realizujemy duże, dla mnie się wydaje, że duże inwestycje na rzecz gminy, gdyż w miesiącu maju oddaliśmy do użytkowania zbiornik retencyjny. Wartość inwestycji około 1 200 000 w konsorcjum wspólnie z drugą spółdzielnią Bionatura w Tucznej. Teraz ja realizuję inwestycje za prawie 7 milionów, to jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Tucznej i budowa kanalizacji w Dąbrowicy Dużej. Tuczna, jako nieliczne tereny w kraju, wyróżnia się ciemnym niebem. Wójt przetarł pierwsze ścieżki, jeżeli chodzi o ciemne niebo, i takie zaszczepił zaczątki planetarium na terenie gminy. I my chcemy go w tym po prostu wspomóc i planujemy zorganizować cykl imprez na początku w związku ze zbliżającymi się pod koniec lipca deszczem meteorów. Dodatkowo planujemy różne imprezy okolicznościowe. Jestem major business partnerem dla zespołu operacji, które chociażby spełniają tutaj swoją rolę w kontekście naszych zakładów produkcyjnych, których posiadamy aż 3. Nasze 5 marek to Bakaland, najbardziej znana, Delecta, nasza marka powiedzmy numer 2 pod kątem popularności, Purella, Biro oraz Anatol. Natomiast to nie wszystko, jeśli chodzi o nasze marki, gdyż posiadamy w naszym portfolio także chociażby taką markę jak Kleks, którą realizujemy w ramach współpracy ze znanymi filmami właśnie Kleks, które zadebiutowały na początku tego roku i możliwe, że będą rozwijały się w kolejnych częściach. Foodwell skupia te 5 marek, z czego rzeczywiście Bakaland i Delecta są najbardziej znanymi markami, o których wie najwięcej Polaków i to w różnych grupach wiekowych, z czego jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni, że aż tak często myśląc o bakaliach, myśląc o zrobieniu sernika, zrobieniu kisielu, ludzie myślą o Bakalandzie, myślą o Delekcie. Chcielibyśmy, żeby częściej myśleli także o naszych bardzo zdrowych batonach, czy to owocowych, czy to orzechowych, czy to naszych superfoodsach, takich produktach z innych kategorii, które realizujemy w ramach naszej misji. Ciesz się zdrowszym życiem każdego dnia. Działamy w kategorii FMCG, konkretnie tutaj w branży spożywczej, a jeszcze gdybyśmy mieli wejść głębiej, to bym powiedział, że realizujemy się w ramach zdrowszej żywności. Na ten moment zatrudniamy około 611 osób. Mówię około, dlatego że prowadzimy także wiele procesów rekrutacyjnych, gdzie ściągamy talent najlepszy z całej Polski. Bakalie można jeść, tak więc uznałbym to za branżę spożywczą, jak najbardziej. I na pewno jesteśmy dumni z tego. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, jesteśmy dumni z naszych produktów i uznajemy, że w tym naszym DNA istnieje ta innowacyjność, tak więc tylko ta nagroda potwierdza to, co nam się wydawało, że wiemy. Nie chcę brzmieć tutaj pysznie, ale uznaję to za realizację zgodnie z planem. Są momenty ciężkiej pracy i są momenty celebracji skutków tej naszej pracy, tak więc cieszę się, że dzisiaj w imieniu całej firmy mogę odebrać tę nagrodę, ponieważ jest to skutek pracy całej firmy. Od pakowaczy,
poprzez operatorów, przedstawicieli handlowych, członków marketingu, R&D, produkcji i także HR-u, które dzisiaj reprezentuję. Tak więc, o ile się nie mylę, nie jesteśmy na ten moment członkami BPIG, choć uważam, że ta celebracja dzisiejsza jest dobrym początkiem do tego, żeby zacząć rozmawiać i wspólnie działać. Tutaj uważamy, że taka współpraca nie tylko w ramach współpracy globalnej, jak i ogólnopolskiej, ale także i lokalnej jest kluczowa dla rozwoju naszej firmy. Tak więc rozmawiając tutaj z firmami lokalnymi, ale także z członkami samorządu, czy także i uczelni chociażby, z którymi współpracujemy, no uważamy, że ta synergia ułatwia nam poszerzanie i pogłębianie naszego biznesu. To na pewno. Kategorią, którą zostaliśmy wyróżnieni, jest lider biznesu. Czy spodziewaliśmy się? Trudno powiedzieć, natomiast spółdzielnia istnieje od 60 już lat. Natomiast 10 lat temu podjęliśmy działania, aby dorównać w obu branżach do najlepszych w Polsce, a może i w Europie. Mamy dwie duże branże, zatrudniamy 400 osób. Branża odzieżowa szyje różnego rodzaju umundurowanie dla Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Misji Zagranicznej i wielu, wielu innych ważnych instytucji państwowych. Przyjmujemy ponad 100 tysięcy rocznie mundurów i około 80 tysięcy kurtek, spodni, koszul i innych sortów mundurowych. Natomiast branża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest to branża, która produkuje tuby kosmetyczne. Z regranulatu do odbiorcy jadą gotowe tuby ze zdobieniami, zgrubieniami i tak dalej, z nakrętkami dla tak znanych marek jak Ziaja, dr Irena Erys, Bielenda, Porlena i wiele, wiele innych. W ostatnich 10 latach wydaliśmy ponad 20 milionów na inwestycje, czyli jest już poważna kwota. I nie jest to może najważniejsze, ponieważ uważamy w firmie, że kluczem do sukcesu jest budowanie, świadome budowanie kultury organizacyjnej firmy i jej wizerunku. To połączone z inwestycjami powinno dać efekty takie, jakie w ciągu po 10 latach ciężkiej pracy odniosła nasza firma. Z tym, że jest to proces ciągły, proces doskonalenia wszystkiego. I naszym mottem jest, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. A nawet zmieniłem ten motto, że nie musi być lepiej. W tej chwili, prawda, sprzedaż w ciągu 10 lat wzrosła u nas ponad trzykrotnie. Jakość jest znakomita. Odbiorcy bardzo poważni chwalą nas. Przyjmujemy bardzo trudną technologicznie produkcję dla bardzo wymagających odbiorców. Dzięki temu w ostatnich latach zaczęły rosnąć płace, pracownicy mają satysfakcję z pracy i staramy się, prawda, żeby firma miała perspektywy do przodu i dalej rozwijała się tak, jak rozwijała się do tej pory. Zatrudniamy ogółem 400 prawie osób, w tym no, blisko 200 z różnymi schorzeniami. Jest ogólny, prawda, świadomość w społeczeństwie, że jeżeli jest spółdzielnia inwalidów, to firma, prawda, niekoniecznie idąca do przodu i tak dalej, prawda. My, według zdania wielu osób, przełamaliśmy stereotyp upadających spółdzielni inwalidów produkujących banalne produkty. Jesteśmy ogólnopolską firmą, jednym z czołowych producentów dla służb mundurowych w Polsce, jednym z kilku producentów i jedną z czterech dużych producentów tub kosmetycznych. Pokazujemy, że spółdzielnia inwalidów z Białej Podlaskiej jest bardzo dobrą firmą, uznaną w Polsce i z tego się cieszymy, że przełamujemy taki stereotyp, prawda, spółdzielni kojarzonych z byle jakością, z banalną produkcją. Oczywiście nie spodziewałam się i bardzo dziękuję Kapitule Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej za przyznanie mi tej nagrody. Działamy nie tylko na terenie Białej Podlaskiej, ale również działamy na terenie 8 gmin powiatu bielskiego. Należymy od wielu lat do Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej. Przede wszystkim poznać innych ludzi, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać. To jest bardzo ważne. Kontakt z ludźmi jest w tym wszystkim najważniejszy. Zatrudniamy prawie 100 osób.
Działamy w branży komunalnej, pogrzebowej, zakładu kamienierskiego, pracowni meblarskiej, kwiaciarni, autoserwisu, stacji paliw, myjni. W 2023 roku osiągnęliśmy przychody w granicach ponad 30 milionów złotych. Największym osiągnięciem to przede wszystkim są ludzie, którzy pracują w tej firmie i spełniają potrzeby klientów. Oczywiście otworzyliśmy zakład kamieniarski, bo dostaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Modernizujemy swoje przedsiębiorstwo, także rozwijamy się, ciągle inwestujemy. Plany na przyszłość, na pewno rozwój. Na pewno rozwój. PSZOK, który prowadzimy, a z punkt selektywnej zbiórki odpadów, który mieści się właśnie na ulicy Dolnej, jest tam tego miejsca bardzo mało, więc planujemy przenieść PSZOK, rozwinąć działalność odnośnie recyklingu odpadów. Ja przede wszystkim lubię ludzi. I jeżeli ktoś lubi ludzi, to sobie jednuje tych ludzi i mówiąc szczerze, dobrze mi się współpracuje z kolegami przedsiębiorcami. Przedsiębiorca od 51 lat. Pracowałem w starym systemie, czyli słusznie minionym. Byłem prywaciarzem, badelarzem, teraz jestem przedsiębiorcą. Prowadzimy wspólnie rodzinną firmę w Białej Podlaskiej. No, nagroda jest honorowa, więc jak każda nagroda, trochę głaszczę próżność, ale jakby to nie jest solą działalności, bo solą działalności to są prowadzenie gospodarstwa, a jeszcze jak u nas jest kontynuacja, bo dzieci współdziałają, to jest pełna satysfakcja, no i takie rzeczy też na pewno cieszą. Prowadziłem w starym systemie, to przede wszystkim to była odwaga, ryzyko i dostać jakieś materiały, a zbyt był na wszystko. Teraz to już są inne czasy i teraz konkurencja jest bardzo duża, no i trzeba się wykazywać, ciągle trzeba inwestować, żeby nie zostawać z tyłu. Inwestowałem w wiele branż. Dzisiaj najbardziej rolnictwo, hodowla, pasze, także zawsze chciałem mieć dwie, trzy nogi, które tam by pomagały w dalszym rozwijaniu, bo są różne okresy, są różne sytuacje, więc no, dobrze mieć jakieś takie trochę zabezpieczenie w innych branżach, która nie musi też kuleć, tylko zawsze jedna drugą wspomoże i tak działa u nas. Więcej jest plusów jak minusów, no bo rodzina to też jest i po pracy i w pracy, więc to trzeba balansować dobrze i żeby nie przekroczyć pewnej granicy, która się później odbije na relacje rodzinne. To są najważniejsze relacje rodzinne.